Wnuczka Martoniuka nie będzie mieć chrztu, ogłasza Super Express w najnowszym wydaniu. Czy to prawda? A jeśli tak, to co stoi na przeszkodzie? Od jakiegoś czasu nie ma niemalże dnia bez nowych doniesień na temat życia rodzinnego króla, Discopolo. A wszystko zaczęło się, gdy na początku roku media obiegła wieść o awanturze. Która miała wywiązać się pomiędzy Danielem a jego wówczas ciężarną żoną. Wezwana do zdarzenia, policja znalazła u syna Martyniuka marihuanę. Reklama później Daniel zabierał głos na temat całej sytuacji oraz Eweliny, której nie szczędził gorzkich słów. Oberwało się również Teściowej w lutym. Kiedy na świat przyszła mała Laura, wydawało się. Że między synem gwiazdora a jego, małżonką zaczyna się układać. Daniel odwiedził Ewelinę i córeczkę w szpitalu. Opowiadał, że on i ukochana, poro sobie wyjaśnili, lecz od razu sugerował, że między nimi a matką dziewczyny dobrze, wcale nie jest. I właśnie to może być teraz źródłem problemów. Jak przekonuje, Super Express. Jeśli Daniel nie pogodzi się z teściową, zaplanowany na wielkanoc chrzest Laury, może stanąć pod znakiem zapytania. W naszym kościele przed sakramentem chrztu wymagana jest spowiedź rodziców dziecka i rodziców chrzestnych. Ksiądz poświadcza to na specjalnej kartce. To ważny moment dla rodziny i dobrze jest, kiedy panuje zgoda, mówi tabloidowi kościelne z parafii, w russocicach, gdzie mieszka Ewelina. Cała nadzieja ponoć w żonie Zenona Martyniuka. Osobą, która może wszystkich pogodzić, jest Danuta Martyniuk, bo Zenek ciągle koncertuje, nawet wnuczki dobrze nie, poznał, opowiadają sąsiedzi Martyniuków. Jednak może pojawić się jeszcze jeden kłopot: niewykluczone. Że w rodzinie dojdzie do rozwodu. Podobno Daniel złożył pozew rozwodowy. Tak chwali się znajomym. Zastanawia się też nad wyprowadzką z Polski, bo, mówiąc delikatnie, stracił wiarę w rodaków, mówił nasz informator. Zobacz więcej materiałów.